się czujesz na tezę? Tak, teraz sobie schodzę. Co? Jak się czujesz na tezę? Wyśmienicie. Tak się czuję. Co robimy teraz? Mam cholerne poczucie, że czegoś zapomnieliśmy. Ale coś takiego, coś w stylu, że jakiegoś człowieka. Ale... O godzinie 5.37 zmierzamy na kolejny pociąg, który jedzie bezpośrednio do Wrocka. Dokładnie. Po 7,5 godzinie drogi jesteśmy w końcu we Wrocławiu. Słuchajcie, uwaga! Ogarniamy transport, żeby iść na rejestrację, więc gdyby ktoś chciał, to jesteśmy zorientowani tutaj, można iść do toalety. Luzik. Macie na to 15 minut. Luzik! I będziemy jechać. Bailando. Tramwajem. Kochani, jesteśmy teraz w sercu wrocławskiej dżungli. Zabłądziliśmy. Domniewam nawet, że oddalamy się od hali stulecia. Nie, bro, to no, nie. Patryk nas prowadzi, nie? Nigdzie nie dzwonili. Czekamy właśnie na przystanku. Chciałbym pokazać Państwu, co nam się udało zdobyć przy rejestracji. Jesteśmy tutaj, taki oto piękny worek z TZ Wrocław, który jest jednocześnie naszą przepustką na różne modlitwy, na obiady oraz jest naszym biletem do komunikacji miejskiej. Po długich tułaczkach w końcu dotarliśmy na nasze parafie i zostaliśmy zakwaterowani do naszych rodzinek. No i teraz... Niektórzy już poznali swoich gospodarzy i niszczy, nie? Teraz 7.30 zmierzamy na posiłek, typowo tezesowski. Mamy teraz kolacyjkę. Na kolacyjkę dostaliśmy coś takiego. Ravioli. Aż tak głodna nie jestem. Do tego mamy super kuchy, serki i jakieś tam słodycze, owocki oraz wodę. Jest całkiem fajnie i w całkiem ciekawy sposób było to rozdawane. Po prostu maszynowo, taśmowo, rewelacja. Polecam. Kochani, mamy ze sobą taką historię, że mamy tutaj Bernadetkę, która jest z Litwy i która się zgubiła i która o 2 godziny się opiekujemy, gdyż próbujemy ją odwieźć jakoś szczęśliwie do domu. Teraz z nami jest, za chwilę później z nami się pomodlić. Mamy do niej kilka pytań. Hello, Bernadetta. Hello. I know that it isn't your first TZ meeting, yeah? Meeting is the first, but I was in TZ once. And where have you been? In France, TZ community. Okay. Isn't a professional interview, you know? And can you recommend the TZ meeting for our viewers? Yeah, for sure. I like this place because people there are so friendly, very generous. They want to help you in any way. So I really recommend this place to come here. Thank you. Serca ochotnego, o Boże! Chwała!